Nazywam się Agnieszka Łyko, jestem dietetykiem i pomagam nie tylko zredukować zbędne kilogramy, ale również poprzez zmianę nawyków żywieniowych powrócić do zdrowia. Odchudzanie do Sylwestra, tydzień drugi i dzisiaj już dzień dziewiąty. Witam Ciebie, Asiu. Witam, Agnieszko. Asia jest jedną z naszych uczestniczek, pięć uczestniczek, które biorą udział w wyzwaniu, więc już jeden tydzień za nami, w zasadzie dziewięć dni. Tak. Tydzień z plusem. Tydzień z plusem i już mamy efekty. Generalnie spotykamy się przez 4 tygodnie, więc jeszcze takie niespełna 3 tygodnie takich ciekawostek żywieniowych przed nami. No a w tym tygodniu mówimy o pierwszych efektach. Wiadomo, że te efekty będzie można dopiero podsumować tak dobrą sprawę po tych 4 tygodniach. Dokładnie. Co się w naszym żywieniu, waszym żywieniu zmieniło. I podsumujemy sobie na pewno po tych 4 tygodniach. A dzisiaj, Asiu, tydzień temu się widziałyśmy we wtorek, od poniedziałku zaczęłyśmy. Więc w zasadzie, nie, w środę się wzięło, bo to jest środa. Tak, dokładnie. Zgubiłam się w czasie. Środy są nasze. Środy są nasze. Asiu, porozmawiamy o Twoich objawach, porozmawiamy o tym, jak, co spowodowało, przypomnijmy, że zgłosiłaś się do tego programu. Zaczynając od tego, że mówimy o odchudzaniu, to u mnie było tak, że waga stała w miejscu. Do tego doszło zimne stopy, zimne dłonie i notoryczne zmęczenie. I to był ten główny aspekt, który mnie najbardziej bolał, bo jakby nie było, jest to uciążliwe. Zmęczenie, nie? Chroniczne. Tutaj nawet powypisywałam sobie, że to zmęczenie dawało się we znaki, senność, taka wczesna południowa, tak? I były skurcze i gdzieś tam obrzęki. No te obrzęki, ja chciałam tak poruszyć ten temat obrzęków, bo zaraz porozmawiamy sobie, co się zmieniło w Twoim menu, co się zmieniło w ilości spożywanych płynów i żebyśmy sobie to fajnie podsumowały, dlatego że dzisiaj efekty są mocno spektakularne. Jak rozmawiam z osobami, które chociażby przychodzą do mojego gabinetu, ja Pani Agnieszko, w tym Pani gabinecie, to te Panie z odchudzania do Sylwestra, to jakieś takie szczupłe, to z czego one mają tam pochudnąć? Rzeczywiście ja wybrałam osoby różne, osoby, które chciały schudnąć 5 kg, osoby, które chciały 7, 8, 10, 30 i chodzi o to, żeby pokazać nie tylko to, że nie wiem, wszystkim super to wychodzi, każdy organizm jest podatny na dietę, nie wiem, którą czy tam zalecenia, które zaleciła Agnieszka Łyko, tylko właśnie chcę pokazać tą różnorodność, jak w różny sposób organizmy reagują. Jasiu, no wiesz, każda z nas jest tak naprawdę inna. Każda z nas jest inna, każda z nas może mieć inną. Inaczej będzie funkcjonować, tak. Inaczej reagować na to. Inna sylwetka, inny organizm, inny metabolizm, inny charakter, tak? Te charakterne kobiety, takie szybkie, one po prostu będą miały też szybszy metabolizm, będą zupełnie inaczej spalały, tak? Najczęściej te są mięsożerne. Coś o tym wiem. Mówię o tobie, mówię o sobie. Są osoby, które wolą więcej warzyw, także to naprawdę jest mocno zależne, więc tutaj też to dopasowanie pod organizm jest istotne. No właśnie, Asiu, czyli był problem z redukcją masy ciała, ale ty przypomnijmy, miałaś aktywność fizyczną wcześniej czy nie? Aktywność fizyczną bardzo sporadyczną, w związku z tym my tutaj nie stawiałyśmy na aktywność fizyczną. No nie, tylko właśnie my nie stawiałyśmy i teraz przez ten okres nie ćwiczyłaś. Nie. Ale wcześniej, no to nie mówisz, kiedy, że nie miałaś, tak, no, żyjesz ciągle w biegu. Dokładnie. I dlatego też jesteś jedną z takich osób, bo chciałam pokazać osoby, które żyją w biegu, są zapracowane, nie zawsze mogą zjeść w domu, mogą restaurują się, tak, czyli korzystają z restauracji, po to, żeby pokazać, że ta zmiana nawyków żywieniowych, ona ma nam pomóc również w takim poruszaniu się normalnym, w różnych środowiskach, tak? W takim normalnym, codziennym życiu, czy idziemy gdzieś w gości, czy idziemy do restauracji, czy możemy sobie przygotować posiłki w domu, że taka zmiana nawyków żywieniowych nie wiąże się tylko i wyłącznie z tym, że siedzimy w domu i tylko i wyłącznie jadamy swoje produkty, albo nie wiem, idziemy do znajomych, na przykład na jakieś spotkanie, na imprezkę i nosimy ze sobą własne pudełka i to o tym też sobie dzisiaj właśnie porozmawiamy. Bo Asiu, te błędy żywieniowe, jakby tak podsumować, to odżywianie, które było wcześniej, te błędy, które popełniałaś, które wyeliminowałaś. Wiesz co, myślę, że u mnie to są 3 takie podstawowe błędy. Pierwsze to nieregularność posiłków, ponieważ przy moim trybie życia, szybkim, intensywnym,
A często mi się zdarzyło, że ja po prostu zwyczajnie zapominałam o tym jedzeniu w natłoku spraw. Tak. Druga rzecz to kawa. To jest coś, co mnie bardzo mocno zgubiło, ponieważ kawa była takim zaszczykiem dla mnie energetycznym i piłam 4-5 kaw dziennie i to takich podwójnych. Mm-hmm. No i dodatek do tego brak picia wody. Powiedzmy, że ten 1,5 litra, litr dziennie był, gdzie przy trybie, który ja prowadziłam i ilości kawy, no to już wiemy, że ta woda powinna tej wody być znacznie więcej, przynajmniej minimum 2 razy tyle. Tak, bo ja cały czas podkreślam, że również kiedy dużo mówimy, pracujemy głosem, no to też wydatkujemy bardzo dużą ilość wody, w związku z tym osoby, które pracują głosem, powinny wyliczyć sobie 30 ml na kilogram masy ciała, ale jeszcze około 0,7 do litra włączyć. No i powiedz mi, ile dzisiaj pijesz kawę, ile dzisiaj pijesz wody? Więc tak, rzeczywiście to jest istotne, ponieważ kawy przez te 9 dni wypiłam 2. A wody piję od 2-2,5 litra, nawet do 3 litrów dziennie. Z wodą praktycznie się nie dostaje. Czy jest to realne? Bo czasami słyszę na przykład od osób, że nie, pani Agnieszka, tyle wody, nie wleję w siebie, nie mogę, nie wypiję, nie chce mi się. Wiesz, to też mi się tak wydawało na początku i wydawało mi się takim odrealnionym pomysłem, żeby tyle wody spożywać dziennie. Na ten moment stwierdzam, że to jest w 100% realne, można bez problemu. Trzeba pamiętać, pierwsze dni były dla mnie takim wyrabianiem nawyku. Na dzień dzisiejszy z automatu sięgam po wodę. Super, bo ta woda, jak się okazuje, przyniosła nam tutaj spektakularne efekty, jak również ta regularność, bo tam chyba jeszcze śniadania w domu jadłaś, drugie też, potem tam się rozjeżdżało to popołudnie, nie? Tak. To może uchylimy teraz rąbka tajemnicy i powiemy, pół godzinki temu się spotkałyśmy, dokonałyśmy pomiarów i w kontekście masy ciała, ale w kontekście centymetrów, no i po prostu efekty po tych 9 dniach są takie, że waga jest minus 3,3 kg, ja to się opieram na moje dane, klatka w obwodzie minus 4, talia minus 1, no minus 1, no nie ukrywamy, pas 4,5 na minusie, brzuch 4, biodra 2, udo minus 3, kolano minus 2, i ręka 2 na minusie. To są bardzo spektakularne efekty. Czy czujesz te zmiany? Wiesz co, nie czuję ich, ponieważ one idą po całości, w związku z tym ja tego nie widzę. A tak jak mówiłam, założenie jest takie, że dopiero za 4 tygodnie, jak skończymy tę naszą przygodę, będę mogła to podsumować i powiedzieć, czy ja to widzę. Na razie te cyfry, które są, są dla mnie nieodczuwalne i tak śmiałam się nawet do ciebie, pytałam się, czy coś mi nie nadpisałaś tam pierwszego dnia. Stąd było moje to pytanie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Nie, na pewno nie napisałam, tak jak właśnie rozmawiamy, że gdzieś te centymetry lecą po całości, więc jak nawet tak patrzę w lustro, a masz tutaj około tu 4, tu 4, tu 4,5, tu 3. Bywa tak, że jeżeli na przykład osoba bardzo mocno zejdzie w talii, miałam osoby, które 10 centymetrów talii zeszły, ale w innych miejscach nie. To naprawdę... No tak, każda kobieta inaczej chudnie, każda ma inną sylwetkę i inaczej spala tkankę tłuszczową. 4 centymetry to, wiesz, po 4 centymetry to już jest naprawdę sporo, 9 dni, to niektóre panie chodzą na różnego typu maszyny wyszczuplające, tak? I czasami nie mają takich rezultatów, na przykład chcą sobie, nie wiem, wyszczuplić uda i proszę, po 9 dniach zmiany nawyków żywieniowych udo minus 3, wow. Nie na pani, która to słucha, to chciałaby, tak? Asiu, super efekty. Zaczęłaś jadać regularnie. Powiedz mi, czy ty to jest tak, że tylko i wyłącznie przygotowujesz sobie posiłki? W ogóle jak jadasz? Czy to cię męczy przygotowanie posiłków? Czy skupiasz się na tym, co ty jadasz? Czy przygotowujesz się? Czy jadasz też gdzieś na mieście? Uśmiecham się tak z wielką czułością wręcz do tego, co mówisz, ponieważ ja, jak mój mąż, jesteśmy w 100% mięsożerni
I pierwsza moja, ale to było takie, bo będę musiała jeść coś, czego nie lubię. I jak rozmawiam ze znajomymi, to dużo pań ma takie obiekcje i myślę, że panie tutaj oglądające nas też powinny w skrytości ducha odpowiedzieć sobie uczciwie, czego się tak naprawdę boją. Dużo pań ma obiekcje, że bo będę musiała jeść to, co jest zdrowe, a zdrowe równa się niesmaczne, niezbyt przyjemne i będę musiała się zmuszać. No to wcale tak nie jest. Odczarowujemy to bardzo mocno. Ponieważ ja jem wszystko, uwaga, to co lubię. Nie rezygnuję właściwie z większości produktów, które jadłam do tej pory, z tym, że mocno muszę pamiętać, co z czym zestawiam. Cała magia, cały przepis na to. Zdarzyło się w tym czasie bywać albo jadać gdzieś na mieście? Tak, zdarzyło mi się i no kwestia tego, żeby mieć w głowie to, że jak pojawia się odruch standardowo wyciągnięcia ręki po to, co do tej pory było, to momentalnie rzeczywiście w głowie gdzieś jest taka ta myśl, halo, no ale to nie w tym zestawie. Może tak, może zamiast tego weź to, a to zestaw z tym i jestem tym dobrze. Jak mówiłam w restauracji, czy mogę na przykład, nie wiem, danie i w tym daniu zamienić sobie ziemniaki na warzywa nagotowane, albo nie wiem, coś na ciepło, tak? Nie było żadnego ale. Nie. Właśnie żadnego czasami pacjenci mówią, klienci do mnie mówią, pani Agnieszka, no ale ja w tej restauracji, co mam powiedzieć, że ja tego nie chcę i tak dalej. My nawet boimy się zapytać. Śmiało pytać, śmiało mówić i nikt nie robi z tego problemu w dzisiejszych czasach. Tak. Absolutnie. Są bardzo otwarci na klienta, tak? Poza tym bywa tak, że czasami zamawiam jakąś porcję i mówią, nie proszę pani, to jest w tym zestawie, no zapłaci pani tyle samo, mogę pani umniejszyć o tą kaszę ryż makaron, więc bywa tak, że albo sobie domawiam warzywa, albo po prostu rezygnuję z tego dodatku. Dokładnie. Czujesz się lekko po takim posiłku? Zdecydowanie. Powiedz mi, Asiu, no właśnie, a jak to jest, co cię motywuje właściwie, czy ktoś cię wspiera, tak? Może porozmawiamy o tym. Powiem ci tak, bardzo mnie wspiera mój mąż i to jest fantastyczne poczucie, że wiedzieć, to, mieć tą świadomość, że nie trzeba będzie gotować na dwa garnki, no bo pierwsze to, że są przepisy, które możemy sobie wykorzystać i rzeczywiście one są takie, że dwie osoby śmiało dla siebie coś znajdą, albo przynajmniej możemy je na tyle zmodyfikować, tak, żeby móc zrobić to dla dwóch osób, to jest raz, no ale dwa, a że kobiety żyjące w związkach, tak jak ja, mają obawę, czy partner to będzie ja. Mówię, panie, mój mąż je, wspiera mnie, je ze smakiem, czasem mówi, że mało przypraw dodaje, ale to wyregulujemy. Wyregulujemy, rozmawiałyśmy o tym, bo oczywiście te przepisy, które, z których można sobie komponować w domu, one są delikatne, jedni lubią ostrzej, drudzy nie. Generalnie, Asiu, też pytanie nie padło z tej strony, bo jakbyś napisała, czy mogę tam sobie, nie wiem, tak, coś ostrego dodać, przyprawy. Bywa, że jeżeli ktoś ma problemy gastryczne i tak dalej, to rzeczywiście te przyprawy są istotne, jakie użyjemy. Jeżeli ktoś ma jakieś dolegliwości zdrowotne, to akurat u ciebie nie było przeciwwskazań, więc może rzeczywiście wzięłaś instruktaż i zastosowałaś przepis, a to było rzeczywiście lekko takie mało doprawione i stąd może gdzieś tam padła taka obiekcja, że no, może i dobre, ale... No ale cieszę się, bo też właściwie klienci, którzy przychodzą, mają czasami tą obiekcję, że tak jak wspomniałaś, bywa tak, czy aby na będzie mogli razem jeść, czy będzie trzeba gotować każdemu coś innego, ale przecież tutaj się jada i mięso, i ryby, tak? No bo tylko to jest kwestia rozdzielczości. Dokładnie. Tobie poprosiłam Ciebie, żebyś nie jadła pszenicy, ale jadłaś do tej pory kanapki, jak to wyglądało? Teraz na tej diecie? Sporadycznie jadłam i tu chylę czoła przed moim mężem, ponieważ wynalazł chleb, magiczny chleb dla cukrzyków, ale też osoby, które generalnie nie chcą przyjmować cukru, mogą spokojnie go jeść. To nie jest tak, że to jest chleb przeznaczony jak na receptę i tyle. W związku z tym rzeczywiście z tym chlebem kanapka, pasta z awokado, którą uwielbiam i myślę, że nie
wiesz, krzyczeć, jak powiem głośno, tak? I, no i cała reszta. I nie, awokado jak najbardziej są dobre tłuszcze, te tłuszcze można łączyć, można oliwą polewać chleb, można jeść pasty warzywne, można jakąś tam taką szyneczkę chudszą zjeść, jak najbardziej, ale już na przykład jakieś rzeczywiście tłuste sery, pleśniowe, żółte sery, no to tutaj ta kompozycja to nie jest ta, czyli innymi słowy te produkty można jadać, ale po prostu w innym zestawieniu. Ja zawsze za przykład podaję ten południowy zachód, tak? Jedzą mozzarellę z pomidorami, no nie kroją tego na kanapkę. Jedzą fetę w kruszoną warzywa, no też nie smarują fety na chlebie. Ktoś mi powiedział, tak już pani, ale dlatego, że feta jest bardzo, bardzo słona. Pewnie też, ale my też na przykład lubimy sobie oscypki. I widziałam w niektórych domach w plasterki i na chlebek i też nam to smakuje. Przecież oscypki są bardzo słone. Dokładnie. Asiu, czyli tak, motywuje cię mąż, super, przygotowana jesteś codziennie, analizujesz sobie, co będziesz jadła, masz zakupy zrobione, jak to wygląda? Tak, robię świadome zakupy, lodówka jest przemyślana, właściwie jej zawartość jest przemyślana, z tym, że niekoniecznie zmuszam się do tego, ponieważ to są produkty, które na stałe u nas były, tylko nie były spożywane w takich ilościach jak teraz. To znaczy były w większych ilościach spożywane, w mniejszej ilości, ponieważ mówię, przy trybie życia, który prowadzimy, to tak naprawdę no, więcej funkcjonowaliśmy poza domem. W związku z tym jedliśmy na mieście. Teraz rzeczywiście przywiązuję uwagę do tego, żeby te posiłki wieczorem przygotować, zabrać. To, co mi sprawia problem, to rzeczywiście zmotywowanie się wieczorem, żeby sobie to posegregować na cały dzień wyjścia. Ale tu jest bardzo pozytywny aspekt naszej grupy, że jeżeli jest się razem, ja jestem taką osobą, że słowo jest święte, no to ja mówię, co będzie, to nie ma opcji, tak jest, nie ma zlituj się, trzeba działać. Powiedz mi tak, czy to cię też, może inaczej, czy to ci ułatwia? No bo z jednej strony gdzieś tam na co dzień nie mając przemyślanych posiłku wybiegamy z domu, no i ja uważam, że widzę to też po sobie, też po moich klientach, że wtedy jest taka często w ciągu dnia dezorientacja, tak? Właściwie to nic nie mam czasu, myślałam, że wyskoczę, coś zjem, ale nie mam czasu, dobra, to nic nie zjem, może jak wrócę do domu, potem są te licze apetyty. Teraz mówisz, że właściwie no trzeba to przemyśleć, ale czy to ci ułatwia, że w ciągu dnia jakby jesteś spokojniejsza, okej, jest godzina, to sobie zjem? Czy to ci ułatwia, czy to cię trochę krępuje? Powiem tak, ponieważ jestem osobą zorganizowaną, więc dzień sobie układam tak, żeby móc jeść praktycznie jak w zegarku i mi to wychodzi. Czyli można. Nie kuszą mnie rzeczy na zewnątrz. Jeżeli wiem, że mam tą swoją wyprawkę śniadaniową, obiadową i wiem, że o tej godzinie mam posiłek, w przerwie nie mam żadnego głodu. Super. Powiem tak, mamy tutaj analizy składów masy ciała i rzeczywiście no mamy te 3,300 na minusie, bardzo ładnie się ruszyła tkanka tłuszczowa, super, natomiast też podkreślając to, że zrezygnowałeś z dużej ilości kawy, darzysz dużej ilości wody, tak? Przyspieszamy metabolizm przez to, tak? Odtoksyczniamy organizm, zeszły obrzęki, nawet jeżeli są, to pewnie są już mniejsze. Zdecydowanie. No obwody w centymetrach, centymetry w obwodach zmalałe, tak? No bo tu 4, tu 4,5, tu 4, tu 2, tu minus 3, tak? Te małe partie, takie jak ręka, 2 centymetry, gdzieś tutaj nad kolanem, gdzie są naczynia limfatyczne, też się pozmniejszało 2 centymetry, nie ćwiczysz. No więc efekty są super. Ja się cieszę bardzo, że taka jesteś zdyscyplinowana, że cię mąż wspiera. Jestem ciekawa, jak będzie za tydzień i za dwa, jak będziemy kończyły, bo tutaj bardziej nam zależy na tym, żeby zmienić nawyki żywieniowe, żeby wypróbować sobie, zobaczyć, jak to jest, tak, że to wcale nie jest strasznego, że po prostu należy dokonać takiego przemodelowania żywieniowego. Czy coś jest, za czym tęsknisz, nie wiem, ze słodyczami, czy może, nie wiem, będzie rozmawiałyśmy o tym, nie wiem, coś takiego chodzi za tobą? Brakuje mi naleśników. Kocham naleśniki w każdej postaci i rzeczywiście dla mnie to tak jest, że oj, chodzi za mną ten naleśnik. Zobaczymy.
Dobrze, to przedyskutujemy zaraz po naszym spotkaniu, co możemy zmienić, czy możemy włączyć naleśnika, pewnie, że możemy, bo to też wszystko zależy, z czym tego naleśnika, kiedy go zjemy, więc będziemy za chwileczkę ustalać. Dzisiaj moim gościem była Asia, jutro też jest Asia, także u kolejnej Asi będą kolejne rezultaty. Ja jestem bardzo mile zaskoczona wynikami, ale jeżeli nas śledzicie, to widzicie, jakie były u Natalii efekty. 1,5 kg u Kasi, 3,5 u Asi. Żeby coś mi podopisywało. Nie, naprawdę. A to też nie są wyścigi. Ja chcę pokazać tylko, jak każdy organizm jest inny i to sobie pięknie podsumujemy pod koniec, po 4 tygodniach, bo Asiu, być może twój organizm się rozpędził. Ja chcę odpukać, to nie jest jakaś zła wróżba i dziś nam waga zacznie się stabilizować, a dziewczynom się tak rozkręci metabolizm, że będą szły jak burze. Każda z nas jest inna. Każda jest inna, każdy organizm jest inny. I najgorsze jest to, że my często się sugerujemy, Pani Agnieszko, często słyszę od klientów, Pani Agnieszko, ale moja siostra, już chodzę z siostrą i siostra tak szybko chudnie, a ja nie mogę. A potem jest zmiana, organizm siostry przystaje delikatnie, a tej osoby się, tej pani się znowu rozkręca, tak? I chcę wam to pokazać, że nie ma reguły i cierpliwość, praca, no i to się, jak zobaczymy, jak wynika z mojego doświadczenia, opłaca. Dziękujemy bardzo i zapraszamy w środę za tydzień, jeśli chodzi o naszą kolejną rozmowę z Asią. Do zobaczenia. Dobra.